Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Redakcja tekstu Omega. Muszę się streszczać. Nie mam zbyt wiele czasu. Nikt z nas nie ma. Pominę niektóre szczegóły, a inne zmienię. Nie mam pojęcia, kto z czytających pracuje już dla nich. Właściwie, ty też nie wiesz, czy pracujesz. Chryste, wybiegam za daleko w przyszłość. Zacznę od początku. Znałem Briana od czasu studiów. Mieszkaliśmy na tym samym piętrze na roku, podczas gdy wszyscy inni doskonalili swoje umiejętności społeczne, my toczyliśmy intensywne bitwy w Call of Duty. Był dupkiem, ale moim typem dupka. I polubiłem go. On studiował informatykę, a ja byłem w szkole muzycznej. Do dziś nie mam zielonego pojęcia o komputerach, ale z przyjemnością słuchałem jego rozmów na ten temat. Zajmował się hakowaniem w czarnym stylu i ciągle wspominał o dziwacznych dokumentach i schematach, które wyciągał z rządowych komputerów. Dla mnie brzmiały one absurdalnie. Bioinżynieryjne wirusy zagłady, podwodne laboratoria eksperymentalne, działka laserowe w kosmosie. Byłem przekonany, że to wszystko zmyślił. Po ukończeniu studiów oboje zostaliśmy w mieście, ale nie byliśmy w stanie widywać się zbyt często ze względu na nasze zobowiązania zawodowe. Spotykaliśmy się mniej więcej co kilka miesięcy, a on zawsze uraczał nas jakimś nowym rządowym spiskiem. Latem spotkaliśmy się na drinka i powiedział mi, że przygląda się czemuś poważnemu. Czemuś, co nazywa się Operacja Stingray. Wzmocnione środki bezpieczeństwa, nawet wokół najbardziej niewinnych nawiązań do tego tematu. Zapewnił mnie, że to bardzo, bardzo poważna sprawa. Przytaknąłem i rzuciłem mu pijackie wyzwanie w Team Fortress. Nie mogę dziś wieczorem, stary, powiedział. Ale jak już zdmuchnę te zasłony tajemnicy, to zamierzam rozwalić ci tyłek moim pyro, jak za dawnych czasów. Jasne, Brian, powiedziałem. Daj mi znać, jak ci poszło. To był ostatni raz, kiedy się do mnie odezwał, od miesięcy. Pewnej nocy, ni stąd, ni zowąd, napisał do mnie. Brian, musimy pogadać. Spotkajmy się w... Tu podał nazwę lokalnej restauracji. Jutro w południe. Nie wspominaj o tym nikomu. Jasne, stary. Wszystko w porządku? Nie wiem. Tylko proszę, nie spóźnij się. Zaśmiałem się. Zawsze taki dramatyczny. Lindsay przewróciła się w łóżku. Co tam, kochanie? Powiedziała. Nic, skarbie. Po prostu... Brian znów jest Brianem. Wracaj spać. Dotarłem do restauracji kilka minut wcześniej, aby zająć stolik przed rozpoczęciem pory obiadowej. Po drugiej stronie ulicy odbywał się mały protest przed jednym z dużych banków w centrum miasta. Pieniądze dla szkół, nie na premie, skandowali. Brian zataczał się. Tygodniowy zarost, blada i opuchnięta skóra, przekrwione oczy, pot. Widziałem go takiego kilka razy w koledżu, ale Chryste, powinniśmy być już dorośli. Ściskał obiema rękami pamiętą kopertę manilową. Dzień dobry, piękny, powiedziałem. Dzięki, że przyszedłeś. Nie wiedziałem, do kogo zadzwonić. Przepraszam. Stary, wyluzuj, usiądź. Rozejrzał się po restauracji i zajął miejsce. Nie puścił koperty. Śledził cię ktoś? Zapytał. Posłuchaj się. Śledził cię ktoś? Mówisz poważnie? Możemy udawać szpiegów, ale pod warunkiem, że nie będziesz mnie przerażać. Sięgnął do koperty i wyjął małą, białą tabletkę. Wyciągnął ją w moim kierunku. Co to do cholery jest? Zapytałem. Po prostu to weź. Stary, nie zamierzam się z tobą naćpać w zatłoczonej restauracji, w środku dnia. To nie jest... To tylko witamina. Weź to. A od kiedy ty masz bzika na punkcie zdrowia? Po prostu kurwa weź to, człowieku, proszę. Patrzył na mnie dziko. W jego oczach malowała się desperacja, a wszelkie resztki uśmiechu zniknęły z mojej twarzy. Dobra, dobra, wyluzuj. Wziąłem tabletkę i połknąłem ją. Zadowolony? Wyraźnie się rozluźnił i ponownie sięgnął do koperty. Wyjął stos papierów i położył je na stole. Postaram się omówić to, co mogę. Nie wiem, ile mamy czasu, ale wszystko, co musisz wiedzieć, jest tutaj. Poważnie, Brian? Masz zamiar powiedzieć, co właśnie połknąłem? Zaczęło się około rok temu, powiedział. Włamywałem się do kilku kontrahentów Departamentu Obrony dla żartów i ciągle widziałem słowo Stingray. Szyfrowane bzdety, jak w ściśle tajnych raportach, które po prostu mówiły Stingray jest w drodze, tego typu rzeczy. Byłem ciekawy, więc szukałem wskazówek. Nie było ich wiele, ale kilka okruchów prowadziło do ośrodka na pustyni, na jakimś wypizdowie w Jutach. Nazywali go DRS-117. Malutkie miejsce. Kilkudziesięcioosobowy personel o bzdurnych nazwiskach, takich jak Jane Smith, John White i tym podobne. Wszystko w tym miejscu było tajne. I mam na myśli wszystko, nawet pierdolony budżet stołówki został utajniony. Porywające. No tym razem naprawdę przeszedłeś samego siebie, stary. Zamknij się i słuchaj, powiedział. To miejsce było czarną dziurą. Nie wychodziły stamtąd żadne informacje, z wyjątkiem kilku e-maili wysłanych do szefów Departamentu Obrony, które mówiły: projekt przebiega zgodnie z harmonogramem. Poszperałem trochę i w końcu wyciągnąłem nazwisko kandydata, z którym byli zainteresowani współpracą w DRS-117. Był to jakiś znany neuronaukowiec ze Stanford. Kilka dni po tym, jak zobaczyłem jego nazwisko, w wiadomościach pojawiła się informacja, że zginął w wypadku samochodowym w parku Redwood. Kilka dni później pojawiła się notatka mówiąca, że nowy członek projektu 117 okazuje się być cennym wsparciem dla rozwoju Stingraya. Uśmiechnięty kelner podszedł do naszego stolika. Czy panowie są gotowi do złożenia zamówienia? Myślę, że potrzebujemy kilku minut. Odpowiedziałem. Nie ma sprawy, bez pośpiechu. Kelner zawahał się na sekundę. Na jego ustach widniał uśmiech, lecz jego oczy zdawały się nas badać. Odszedł, a Brian kontynuował. Facet ze Stanford był wielkim autorytetem w swojej dziedzinie. Specjalizował się w opracowywaniu systemów łączących ludzki mózg z interfejsami komputerowymi. Jego wczesne prace doprowadziły w końcu do opracowania protez nowej generacji. Pochylił się i zaczął mówić szeptem. I tu jest haczyk. W czasie swojej śmierci pracował nad metodą bezprzewodowego przesyłania sygnałów elektrycznych do mózgu w celu stymulowania impulsów nerwowych. To bardzo skomplikowane, ale jego system mógł wyświetlać obrazy, dźwięki i doznania z komputera bezpośrednio do mózgu. Nie tylko to, ale w zależności od tego, w którą część mózgu celował, mógł tworzyć emocje, wspomnienia, a nawet same myśli z niczego. Jego koledzy sądzili, że postradał zmysły, ale on utrzymywał, że system ten pewnego dnia zrewolucjonizuje leczenie chorób psychicznych. Uważał, że będzie w stanie zdiagnozować konkretne nieprawidłowości w myśleniu danej osoby i naprawić je za pomocą laptopa. Oczywiście, po wypadku nikt nie był w stanie odnaleźć żadnych jego badań. Jego dyski twarde zostały skasowane, a notatki zniknęły z laboratorium. Przetarłem oczy. Nie byłem wystarczająco pijany, by słuchać tego pierdolenia i zaczynała mnie boleć głowa. Nie chcę zabrzmieć na niezainteresowanego, powiedziałem, ale lepiej już coś zamówmy. Nie czuję się teraz najlepiej. Spróbuj się skupić, powiedział. Wiedziałem, że muszę zdobyć więcej informacji, więc szukałem słabego ogniwa w łańcuchu komunikacyjnym. Znalazłem słaby punkt informacyjny faceta, który był bezpośrednim łącznikiem między 117 a Departamentem Obrony. Wszystko przechodziło przez niego. W ciągu kilku miesięcy dostałem się do każdego kawałka łączącej się z siecią elektroniki, z którą miał styczność ten facet. I czekałem. Facet był ostrożny, bardzo ostrożny. Trochę to trwało, ale w końcu popełnił błąd. Pewnej nocy zostawił na swoim laptopie niezaszyfrowany plik wideo bez hasła, a ja go zgarnąłem. Kiedy go obejrzałem, no cóż, zobacz sam. Stuknął w swój telefon i podał mi go. Ekran pokazywał duży biały pokój z szympansem siedzącym po środku i jedzącym z miski owoce. Z boku mężczyzna stał przy konsoli komputerowej. Był zwrócony w stronę kamery. Obiekt testu eksperymentalnego Stingray numer 117011. Proste czynności motoryczne, powiedział. Stuknął w klawiaturę i szympans przestał jeść. Właściwie w ogóle przestał się ruszać. Siedział tam całkowicie nieruchomo, jak lalka. Prawe ramię, powiedział mężczyzna, wystukując polecenie na klawiaturze. Szympans podniósł prawą rękę. Stań, powiedział mężczyzna. Szympans wstał. Zrób 7 kroków w lewo. Szympans zrobił to. Wideo zostało przerwane i uruchomione ponownie, najwyraźniej z późniejszą datą. Ta sama konfiguracja co poprzednio. Eksperymentalny obiekt testowy numer 117011, powiedział mężczyzna. Regulacja emocjonalna. Stuknął w klawiaturę i powiedział. Gniew. Szympans natychmiast rzucił owocem przez pokój i wpadł w straszliwą wściekłość. Rzucił się na mężczyznę i podniósł ręce, by go uderzyć. Smutek, powiedział mężczyzna. Szympans upadł na podłogę i jęknął. Zwinął się w kłębek i przycisnął twarz do kolan. Strach, powiedział mężczyzna. Szympans pisnął i rzucił się w kąt pokoju, gdzie trząsł się z szeroko otwartymi oczami. Wideo ponownie się urwało. Po ponownym uruchomieniu mężczyzna wpatrywał się w kamerę, nie odzywając się przez dłuższą chwilę. Eksperymentalny obiekt testowy numer 117011, powiedział w końcu. Nadpisanie funkcji samozachowawczej. Mężczyzna postukał w klawiaturę, po czym zatrzymał się na chwilę, patrząc na szympansa. Jego palec zawisł nad klawiszem. Westchnął i nacisnął go. Szympans znieruchomiał na sekundę, a następnie podniósł ręce do twarzy. Szympans siedział cicho, wydłubując sobie oczy. Mężczyzna spojrzał w kamerę. Na podstawie tych wyników zalecam natychmiastowe przejście do fazy drugiej. Obraz stał się czarny. Co ty mi kurwa właśnie pokazałeś? Powiedziałem. To nawet nie była połowa, powiedział Brian. Wkrótce po obejrzeniu tego nagrania zacząłem rozmawiać z Lafargem. I wtedy sprawy przybrały dziwny obrót. Kelner ponownie podszedł do stolika. Brian pomachał mu. Potrzebujemy jeszcze kilku minut, powiedział. Ja przepraszam pana, ale mam do pana telefon. Brian zmarszczył brwi. To musi być Lafarge. Powiedziałem mu, że się z tobą spotkam. Zaczekaj tutaj. Brian i kelner przeszli na tyły restauracji, a ja siedziałem dalej, pocierając skronie. Nie byłem w nastroju do słuchania teorii spiskowych, a teraz wyglądało na to, że dostaję migreny. Postanowiłem, że dam mu wymówkę, gdy wróci. Takie gierki nie są zabawne, gdy ma się rozdzierający ból głowy. Zerknąłem przez okno na protest. Niewysoka dziewczyna z blond dreadami i w swetrze z dzianiny recytowała slam poetycki o złu chciwości. Nieskuteczność tego wszystkiego byłaby komiczna, gdyby nie było to takie smutne. Kelner ponownie przeszedł obok, a ja dotknąłem go w ramię. Przepraszam, nie czuję się najlepiej. Obawiam się, że będę musiał wyjść. Proszę powiedzieć mojemu przyjacielowi, że przepraszam i skontaktuję się z nim jeszcze w tym tygodniu. Nie ma sprawy, proszę pana. Czy pański przyjaciel wkrótce przyjedzie? Nie, mam na myśli mojego przyjaciela, który właśnie tu był. Tego, którego pan zawołał do słuchawki. Kelner wyglądał na zdziwionego. Przepraszam, nie jestem pewien, co ma pan na myśli. Co? Dlaczego? Siedział pan sam, odkąd pan przyjechał. Spojrzałem się na niego. Czy ten dzieciak ze mną pogrywał? To nieśmieszne, powiedziałem. Wstałem i poszedłem na tyły restauracji. Brian! Zawołałem. Hej, Brian! Jesteś tam! Skręciłem w mały korytarz, w którym znajdował się telefon i toalety. Był pusty. Sprawdziłem męską toaletę. Nic. Wróciłem naprzód restauracji. Dobra, skończ z tym chłopaku, powiedziałem do kelnera. Gdzie jest mój przyjaciel? Przepraszam pana, nie wiem, o kim pan mówi. Poczułem na sobie wzrok i rozejrzałem się. Reszta pracowników stała nieruchomo, patrząc na mnie z pustym wyrazem twarzy. Kelner podszedł do mnie. Ale mam telefon do pana, powiedział. Proszę za mną na zaplecze. Kelnerzy ruszyli na mnie. Rozległ się gromki huk, gdy cegła rozbiła się o szybę przy wejściu do restauracji. Wyjrzałem przez dziurę i zobaczyłem, że pokojowy, mały protest zmienił się w dziki tłum. Protestujący rozbijali okna, samochody i atakowali przechodniów. Poetka stała na środku ulicy, wpatrując się w restaurację z obłąkanym uśmiechem. Spojrzeliśmy sobie w oczy na chwilę przed tym, jak wjechał w nią policyjny radiowóz, posyłając ją w chmurę czerwonej mgły. W restauracji wybuchł chaos. Goście próbowali uciekać, przewracając kelnerów. Chwyciłem kopertę Briana ze stołu i wyskoczyłem przez otwarte okno. Policjanci wkroczyli do akcji. Rozpylali gaz łzawiący i bili protestujących pałkami. Ale coś było nie tak. przybyli zbyt szybko, niemal natychmiast po tym, jak protest się zaognił. Jakby tylko na to czekali. Pobiegłem sprintem do domu i wbiegłem po schodach do mieszkania. Otworzyłem drzwi. Lindsay kroiła pomidory w kuchni i aż podskoczyła, gdy wparowałem do domu. Zatrzasnąłem za sobą drzwi i zamknąłem je na zamek. Jezu, kochanie, wszystko w porządku? Powiedziała. Nie wiem, musimy zadzwonić na policję. Coś się stało Brianowi. Co? Co się stało? On po prostu zniknął. Poszedł odebrać telefon, a potem kelnerzy... Głowa mi pulsowała i usiadłem na kanapę. Lindsay podbiegła do mnie. Jeju, skarbie, uspokój się. Po prostu oddychaj. Wszystko będzie dobrze, tak? Po prostu oddychaj. Usiadłem, a ona stanęła za kanapą. Jej dłoń na moich plecach sprawiła, że poczułem się lepiej i trochę się rozluźniłem. Masz rację. Po prostu muszę pomyśleć. Nie wiem nawet, od czego zacząć. Powiedziałem. Spojrzałem w dół na manilową kopertę w mojej dłoni. Otworzyłem ją i zobaczyłem w środku inną, mniejszą kopertę. Wyciągnąłem ją i zobaczyłem, że z przodu było napisane: jeśli coś mi się stanie. Uspokój się, powiedziała Lindsay, delikatnie pocierając moje ramię. Cokolwiek to jest, rozwiążemy to razem. Dotknąłem jej dłoni i spojrzałem na jej odbicie w ekranie telewizora. Dziękuję, powiedziałem, uśmiechając się. Spojrzałem z powrotem na kopertę. Otworzyłem ją i wyciągnąłem stos papierów. Na wierzchu znajdowało się jedno słowo napisane czarnym markerem. Uciekaj! Spojrzałem znowu na odbicie Lindsay. Unosiła nóż nad głowę, gotowa wbić go w moje plecy. Zakochałem się w Lindsay, kiedy tylko ją spotkałem. To jej uśmiech tego dokonał. Ciepły i słodki, z iskierką psoty w oczach. Miała na sobie ten sam uśmiech, gdy trzymała nóż nade mną, gotowa wbić go w mój kark. Zerwałem się z kanapy w momencie, gdy zadała cios nożem. Rozcięła mi ramię i upadłem na stolik do kawy. Sięgnąłem do tyłu, by dotknąć rany i poczułem gorącą krew sączącą się między palcami. Obróciłem się i spojrzałem na nią. Jezu, kurwa Chryste! Lindsay, co ty robisz? Wyjąkałem. Patrzyła prosto przed siebie, nawet nie na mnie. Po prostu delikatnie uśmiechała się w nicość. Powoli opuściła głowę i spojrzała mi w oczy. Wszystko będzie dobrze, powiedziała. Obeszła kanapę dookoła, powoli i z rozmysłem, cały czas patrząc mi w oczy. Zsunąłem się ze stolika i wycofałem się od niej po dywanie. Lindsay, powiedziałem, odłóż nóż. Nie będę się teraz z tobą pieprzyć, odłóż go. Zrelaksuj się, kochanie, powiedziała. Podeszła do kanapy i podniosła stos papierów z koperty Briana. Wszystko będzie dobrze. Brian będzie miał się dobrze. Wszyscy będą pod opieką. Podeszła do mnie z papierami w jednej ręce i z nożem w drugiej. Cofnąłem się do odsłoniętej ceglanej ściany, a ból przeszył moje ramię. Wstałem, ciężko dysząc. Zatrzymaj się, Proszę, nie rób kolejnego kroku w moją stronę, bo będę musiał cię skrzywdzić. Nie wiem, co się dzieje, ale proszę, nie zmuszaj mnie do tego. Kocham cię, Lindsay. Proszę, przestań. Zatrzymała się, metr ode mnie. Stanęliśmy w gęstej ciszy. Jesteś taki słodki. Warknęła chrapliwym głosem, który zmroził mi wnętrzności. Szkoda, że to musi się tak zakończyć. Rzuciła się na mnie, wymachując nożem przed sobą. Zrobiłem unik w bok. Złapałem ją za nadgarstek i zakręciłem w stronę ściany. Uderzyłem jej nadgarstkiem o cegłę, próbując uwolnić nóż. Poczułem chrupnięcie kości. Sapnąłem i spojrzałem na nią. Wciąż się uśmiechała. Odrzuciłem ją na bok, a ona upadła na podłogę. Leżała tam przez chwilę, a promienie jasnego światła padające z okien sprawiały, że wyglądała jak ze snu. Widziałem purpurowe plamy w centrum pola widzenia, a wysoki dzwoniący dźwięk wbijał się w mój mózg jak sopel lodu. Coś było nie tak. Wszystko było nie tak. To nie mogło się dziać naprawdę. Przycisnąłem dłonie do oczu. Pigułka. Coś było w tej pigułce, którą dał mi Brian i doprowadzało mnie do szaleństwa. Muszę się obudzić. Muszę się tylko obudzić. Oderwałem dłonie, a Lindsay stała przede mną. Uśmiech zniknął. Wydała z siebie gardłowy, zwierzęcy krzyk i zamachnęła się nożem na moją głowę. Uchyliłem się przed ciosem pod jej ramieniem i pchnąłem ją w talię tak mocno, jak tylko mogłem. Zachwiała się i wpadła na okno, które się roztrzaskało. Przekoziołkowała, po czym złapała się parapetu, gdy wypadała na zewnątrz. Podbiegłem do okna i złapałem ją za nadgarstek w momencie, gdy puściła parapet. Nóż zawirował i spadł na ulicę. Papiery Briana fruwały w powietrzu jak płatki śniegu. Lindsay spojrzała na mnie. Uśmiech zniknął. Wściekłość zniknęła. Została tylko ona. O mój Boże! Krzyczała. O mój Boże, co się dzieje? Kurwa, kochanie, trzymaj się! Powiedziałem. Moje ręce były spocone i śliskie od krwi. Ścisnąłem mocniej i poczułem, jak kości w jej złamanym nadgarstku przekręcają się i pękają. Krzyknęła i szarpnęła ręką. Mój uścisk zsunął się do jej palców. Nie ruszaj się! Krzyknąłem. Nie ruszaj się! Sięgnij drugą ręką. Nie mogę. Nie mogę. O Boże, nie pozwól mi spaść. Trzęsła się i łapała oddech. Próbowałem ją podciągnąć, ale moje ramię paliło i poddało się. Zsunęła się o kolejny centymetr. Ledwo trzymałem opuszki jej palców. Spojrzałem jej w oczy. Mokre, czerwone i przerażone. Poczułem, jak jej palce zsuwają się z moich. Proszę, wyszeptała. Potem się ześlizgnęła. Obserwowałem jej oczy przez całą drogę. Jej krzyk przeszył mnie na wskroś, a ona uderzyła o chodnik z dźwiękiem, który na zawsze pozostanie w moich uszach. Ludzie z ulicy krzyczeli i biegli do niej. Okrążyli ją, a jeden z nich uklęknął obok jej nieruchomego ciała. Spojrzał na pozostałych. Ona żyje! Krzyknął. Dzwońcie na 911! Pobiegłem do frontowych drzwi mieszkania. Chwyciłem płaszcz, by okryć ją na wypadek szoku i zbiegłem po schodach. Po drodze potknąłem się i wylądowałem na moim krwawiącym ramieniu. Jęknąłem i syknąłem przez zaciśnięte zęby, ale podniosłem się na nogi i biegłem dalej. Dotarłem do frontowych drzwi apartamentowca i otworzyłem je pchnięciem. Nie było jej. Obróciłem się i spojrzałem w obydwu kierunkach chodnika. Nie było Lindsay. Nie było tłumu. Nic. Ludzie chodzili w tę i z powrotem, jakby nic się nie stało. Przeczesałem włosy palcami. Co jest, kurwa? Wyszeptałem. Co jest, kurwa? Co jest, kurwa? Spojrzałem na drugą stronę ulicy. Stał tam mężczyzna w czarnym płaszczu i meloniku. Patrzyliśmy na siebie przez kilka długich sekund. Trzymał coś w dłoni. Było ciemno-niebieskie i miało kształt smartfona, ale było cienkie i przezroczyste jak szkło. Dotknął go, a ja poczułem coś w rodzaju wiertła, wwiercającego się między dwie połówki mojego mózgu. On to robi, pomyślałem. W jakiś sposób on to wszystko robi. Poczułem narastającą we mnie chęć, by przebiec przez ulicę i zatłuc go na gąbczastą miazgę. W myślach widziałem jego zakrwawioną twarz na chodniku, ale niesiony wiatrem kawałek papieru przylgnął do mojej nogi i wyrwał mnie z zamyślenia. Podniosłem go. To była notatka Briana z wcześniejszym „Uciekaj”. Ruszyłem wzdłuż chodnika. Podniosłem garść papierów rozrzuconych po betonie i pobiegłem. Kilka bloków dalej wszedłem do apteki. Ukryłem zakrwawione ramię pod płaszczem i kupiłem kilka środków pierwszej pomocy. Czy jest tu łazienka, z której mogę skorzystać? Zapytałem kasjerkę. Ale nie będziesz tam wstrzykiwał, co? Odpowiedziała. Wszedłem do łazienki i zamknąłem za sobą drzwi. Opatrzyłem ramię najlepiej jak potrafiłem i spojrzałem w lustro. Ból głowy wbijał się w czaszkę, a oczy zaczynały szczypać. Łyknąłem kilka ibuprofenów, ale wątpiłem, by to pomogło. Wyciągnąłem papiery, które ocaliłem z ulicy. Kilka rezonansów magnetycznych głowy z zakreślonymi i podświetlonymi poszczególnymi obszarami. Zdjęcie satelitarne czegoś, co wyglądało jak duże miasto, choć nie mogłem określić, które. Kartka z listą nazwisk, na której rozpoznałem kilka osobistości ze świata polityki i mediów oraz odręczną notatkę od Briana, która wyglądała jak ostatnia strona listu. Jak najszybciej opuścić miasto. Nie pakuj się, nie rozmawiaj z nikim. Po prostu wsiądź do samochodu i jedź do pobliskiego miasta. Tak jak mówiłem, musisz znaleźć Lafarge'a. Wtedy będziesz wiedział, co robić. Więc to chyba tyle. Jeśli to czytasz, możemy się nie zobaczyć przez jakiś czas. Może nawet nigdy. Po prostu wiedz, że zawsze byłeś moim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli nigdy ci tego nie powiedziałem. Nie ma nikogo innego, komu mógłbym zaufać i zdemaskować tych sukinsynów, zanim będzie za późno. Odniesiesz sukces tam, gdzie ja zawiodłem. Wiem o tym. Dobra, dość tego. Cokolwiek zrobisz, znajdź Lafarge'a. Brian. Czułem się tak, jakby skrzypiąca kreda drapała mnie po czaszce i miałem wrażenie, że głowa zaraz pęknie na pół. Odwróciłem notatkę. PS. Przepraszam za tę pigułkę. Trzyma ich z dala od głowy, ale ma paskudne skutki uboczne. Spojrzałem w lustro. Z kącika mojego oka sączyła się oleista, czarna ciecz. Cokolwiek zrobisz, znajdź Lafarge'a. Ostatnie słowa Briana odbijały się echem w mojej głowie, gdy szedłem w głąb miasta. Trzymałem plastikową torbę z zapasami, które zebrałem po drodze. Bandaże na ramię, mały scyzoryk, latarkę, kilka torebek mieszanki studenckiej i butelkę wody. Niewiele, ale wystarczy mi na podróż na północ w poszukiwaniu Lafarge'a. Lafarge. Jezu Chryste. Nawet nie wiedziałem, kim był ten facet i jak miałem go znaleźć. Brian jeszcze nie skończył opowiadać tej części historii, zanim oni. Potrząsnąłem głową. Mój wzrok drgał jak powietrze nad chodnikiem w upalny dzień. Skutki uboczne pigułki nasilały się i nie wiedziałem, jak długo potrwają. Widziałem teraz różne rzeczy. Kilka razy podczas spaceru po mieście wydawało mi się, że mężczyzna w meloniku odbija się w witrynie sklepowej. Nigdy go tam nie było, gdy odwracałem głowę, ale przysięgam, że jego odbicie było coraz bliżej. Uzmysłowiłem sobie, że to tylko moje oczy płatają mi figle. Przynajmniej miałem taką nadzieję. W każdym razie, dopóki pigułka działa, chroniła mnie przed ich urządzeniami sterującymi. Prawdziwą rzeczą, której należało się obawiać, było ustąpienie efektów ubocznych. Wtedy naprawdę będę w tarapatach. Urządzenia sterujące. Urządzenia kontroli umysłu. To wciąż brzmiało niedorzecznie. Nawet po tym wszystkim, co zobaczyłem dzisiejszego dnia. Istnieje rządowy spisek mający na celu kontrolowanie naszych myśli. Wszyscy w tym siedzą. Do kurwy nędzy. Są ćpuny, którzy myślą bardziej racjonalnie. Jaki miałem dowód? Dokumenty Briana zniknęły. Nikt inny nie mógł potwierdzić niczego, co widziałem, a ja w tym momencie miałem halucynacje z powodu pigułki. O mój Boże. Wypchnąłem Lindsay przez to cholerne okno. Czy w ogóle to zrobiłem? Czy cokolwiek z tego było prawdziwe? Czy może leżałem w szpitalnym łóżku, pieniąc się na ustach, krzycząc, idą po moje myśli, nie pozwólcie im mnie dopaść? Czy świat naprawdę był w niebezpieczeństwie? Czy po prostu, kurwa, postradałem? Cokolwiek zrobisz, znajdź Lafarge'a. Dobra, Brian, powiedziałem do siebie. Zrobimy to po twojemu. Pojadę na północ. Jeśli go nie znajdę, będę mógł cieszyć się szaleństwem do końca życia. Słyszałem, że to całkiem przyjemne. Jeśli jednak go znajdę... Cóż, pomyślę o tym, gdy do tego dojdę. Znalazłem miejsce, na którym zaparkowany był mój samochód. Po drugiej stronie ulicy od obskurnego pankowego baru, kilkanaście budynków od mojego mieszkania. Zawsze był tam parking, ponieważ starzy pankowcy czasami walili w samochody stołkami barowymi, aby przeżyć na nowo swoje dni chwały. Mój samochód miał kilka nowych wgnieceń, żadnych poważnych. Wsiadłem do niego i położyłem torbę na siedzeniu pasażera. Zadzwonił mój telefon. Wyciągnąłem go z kieszeni i zobaczyłem, że mama wysłała mi SMS-a. Co się dzieje? Zadzwoń! Rozejrzałem się. Ulica była całkowicie pusta, z wyjątkiem listonosza robiącego obchód. Spojrzałem z powrotem na telefon. To głupie ryzyko. Głupie, ale musiałem spróbować ją ostrzec. Odblokowałem telefon i zadzwoniłem do mamy. Odebrała, a w jej głosie słychać było strach. Kochanie, co się dzieje? Właśnie dzwoniła do mnie policja. Powiedzieli, że coś się stało Lindsay? Wszystko u ciebie w porządku? Nic mi nie jest, mamo. Musisz mnie wysłuchać. Weź torbę, spakuj to, czego potrzebujesz i natychmiast jedź do cioci Klary. Nie zatrzymuj się, na nic nie czekaj. Po prostu wyjdź z domu i jedź tak szybko, jak to możliwe. O czym ty, u licha, mówisz? Masz jakieś kłopoty? Powiedz mi, co się dzieje? Nie mogę. Przepraszam, ale teraz naprawdę nie mogę. Jestem wplątany w coś dużego i mogą spróbować cię skrzywdzić. Wyjaśnię to później, ale jedź do Klary i powiedz wujkowi Jimowi, że ma moje osobiste pozwolenie na zastrzelenie każdego, kto wtargnie na jego ziemię. Spodoba mu się to, zaufaj mi. Kto próbuje cię skrzywdzić? Czy z Lindsay wszystko w porządku? Przełknąłem ślinę. Lindsay ma się dobrze, mamo. Po prostu... Brian i ja sprawdzaliśmy coś i naprawdę nie mam czasu na dalsze wyjaśnienia. Wiedziałam, że to ma coś wspólnego z Brianem. Odkąd go poznałeś, ten chłopak nie robił nic poza ograniczaniem cię. Jest leniwym gnojkiem i śmierdzi stęchłymi chipsami ziemniaczanymi. Nie wiem, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się spędzać czas... Mamo, czy ty mnie kurwa posłuchasz? Krzyknąłem. Jestem w niebezpieczeństwie. I to wielkim. A to oznacza, że ty też jesteś w niebezpieczeństwie. Wyjdź z domu i znajdź jakieś bezpieczne miejsce. Teraz, rozumiesz mnie? Jak śmiesz? Nigdy nie sądziłam, że doczekam dnia, w którym mój własny syn będzie rzucał mięsem pod moim adresem sprzed jakiegoś brudnego baru jak jakieś zwierzę. O mój Boże, mamo, czy możesz po prostu przestać i posłuchać? Czekaj, skąd wiedziałaś, że jestem przed barem? Cisza na drugim końcu słuchawki. Chcemy tylko tego, co najlepsze dla ciebie, kochanie. Szyba od strony kierowcy eksplodowała, gdy listonosz przebił ją zaciśniętymi pięściami. Sięgnął do środka, złapał mnie za kurtkę i mocno pociągnął. Krzyknąłem i uderzyłem go w głowę, próbując go odepchnąć. Ledwo drgnął pod moimi ciosami, a jego ręce zacisnęły się na moim kołnierzu. Chwyciłem kierownicę i odciągnąłem się od okna. Sięgnąłem w stronę siedzenia pasażera. Nóż był tuż poza zasięgiem moich palców. Drugą ręką namacałem jego twarz i wcisnąłem kciuk w jego oko. Jego uścisk nieco ustąpił, a ja chwyciłem nóż. Adrenalina buzowała w moich żyłach, kiedy machnąłem nożem i szaleńczo dźgnąłem go w twarz. Trzymał się. Jego oczy były nieruchome i zimne, jak u wilka. Szarpnął mocniej, a ja poczułem, że przelatuję przez okno. Ogarnęło mnie chore przerażenie i mocno wbiłem mu nóż w szyję. Puścił i chwycił się za ranę. Otworzyłem drzwi samochodu i uderzyłem go w brzuch, a on upadł na jezdnię. Włożyłem kluczyki, wrzuciłem bieg i ruszyłem ulicą. Spojrzałem w lusterko wsteczne. Mężczyzna w meloniku stał obok listonosza i patrzył, jak odjeżdżam. Może to moja wyobraźnia, ale wydawało mi się, że skinął na mnie głową, gdy odjeżdżałem. Pod koniec dnia dotarłem do miejscowości, o której Brian wspomniał w swoim ostatnim liście. Było to stare nadmorskie miasteczko, ponad 300 kilometrów za miastem. Urokliwy, mały zakątek. Przypomniałem sobie, że Lindsay i ja zatrzymaliśmy się tam kiedyś w pensjonacie, kiedy zaczęliśmy się spotykać. Porzuciłem samochód w lesie, kilka kilometrów przed miastem i resztę dystansu pokonałem pieszo. Zaraz po ucieczce przed listonoszem wyrzuciłem telefon przez okno, a w kieszeniach miałem tylko kilka zmiętych banknotów i latarkę. W oddali zobaczyłem starą, zabytkową, latarnię morską, która była znakiem rozpoznawczym miasta. Stała na skalistym brzegu, wciąż strzegąca okolicy, mimo że nie była używana od lat. Senne miasteczko nabierało kształtów, gdy zbliżałem się do linii brzegowej i szedłem cichą główną ulicą w popołudniowym świetle. W sezonie turystycznym ulica ta tętniła życiem, rodzinami kupującymi pamiątki i zajadającymi się tłustymi panierowanymi owocami morza. Teraz jednak miejsce było chłodne i ponure, a odgłos moich kroków wywoływał we mnie niepokój. Znaleźć Lafarge'a. Rany, Brian. Nie mogłeś dać mi trochę więcej wskazówek? Co mam zrobić? Wejść do miejscowego pubu i zapytać, czy ktoś go zna? Skręciłem za rogiem i zobaczyłem jedyny otwarty biznes w mieście. The Pink Coral Bar and Grill. Westchnąłem. Pieprzyć to. Otworzyłem drzwi i zauważyłem, jak wszystkie oczy wewnątrz patrzą na mnie oceniająco. Zdawały się mówić: drobny, mały, ładny chłopiec z miasta. Przypomniałem sobie, dlaczego nienawidziłem tego miejsca. Usiadłem przy barze i zamówiłem drinka. Kręciło mi się w głowie. Przetarłem oczy kciukiem i palcem wskazującym. Gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem mężczyznę w meloniku, odbijającego się w lustrze naprzeciwko mnie. Westchnąłem i odwróciłem się. Nic. Ło, spokojnie kolego, nie ugryziemy cię, powiedział barman, a kilku mężczyzn się roześmiało. Zmusiłem się do śmiechu, próbując wyglądać normalnie. Co cię tu sprowadza? Zwiedzanie? Zapytał barman. Tak. Wybrałem się na przejażdżkę po wybrzeżu, żeby się trochę zrelaksować. Odpowiedziałem. No, na pewno wyglądasz, jakby ci się to przydało, ważniaku. Więcej śmiechu. Chyba tak. Hej, słuchaj. Jest taki mój stary przyjaciel, który tu mieszkał. Nie widziałem go od lat. Nazywa się Lafarge. Wiesz może, czy wciąż tu jest? Barman uśmiechnął się szeroko. Hej, ten dżentelmen szuka Lafarge'a! Zawołał. Goście wybuchli śmiechem i wszyscy odwrócili się, by na mnie spojrzeć. Tak, powiedział barman. Można powiedzieć, że ten stary świr wciąż tu jest. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Jasne, uśmiechnął się barman. Tylko w jednym miejscu. Stałem na cmentarzu, w plamie nikłego światła, patrząc w dół na skromny nagrobek przede mną. Sebastian Lafarge, 19 lutego 1951, 22 lipca 2011. Razem będziemy rozświetlać ciemność. Dobra, Brian, wyszeptałem. Znalazłem go. Powiedziałeś, że będę wiedział, co zrobić, gdy go znajdę. I znalazłem, więc co teraz? Wyszedłem z cmentarza i wróciłem do miasta. Musiałem coś przegapić. Może Lafarge był tylko kryptonimem, a ja musiałem skontaktować się z nim w inny sposób. Może w miasteczku był jeszcze jeden Lafarge, a te kmiotki z baru tylko ze mną pogrywały. A może naprawdę zwariowałem. Moja głowa zaczynała czuć się lepiej. Pigułka przestawała działać. Albo zwariowałem, albo wkrótce przejmą kontrolę nad moim mózgiem. Tak czy inaczej, byłem w ślepym zaułku. Kopnąłem plastikowy kubek z logo latarni morskiej na chodnik. Łzy przesłoniły mi wzrok. Ze wszystkich miejsc, w których ta historia mogła się zakończyć, dlaczego musiało to być tutaj? Dlaczego musiałem spotkać swój koniec w bzdurnym, małym turystycznym miasteczku pełnym dupków, sprzedających gówniane żarcie, tanie pamiątki, głupie plastikowe kubki z tandetnymi latarniami morskimi nadrukowanymi na... Latarnie morskie. Razem będziemy rozświetlać ciemność. Pobiegłem w kierunku starej latarni morskiej, gdy różowe światło słoneczne zanikało na niebie. Wiatr chłostał mój płaszcz na skalistej ścieżce. Włączyłem latarkę i znalazłem stare, zardzewiałe drzwi z boku latarni. Były zamknięte, ale kilka solidnych kopnięć otworzyło je. Wspiąłem się po schodach do pomieszczenia z lampą i poświeciłem latarką dookoła. Było ciemno jak w grobowcu. Wszystko było zakurzone, a rozpadające się resztki starej lampy sterczały w tej ciemności, niczym goły szkielet. Rozejrzałem się dookoła. Poza wiekowym sprzętem nie było tu nic niezwykłego. Świetnie. Wygląda na to, że właśnie dodałem zniszczenie mienia do długiej listy przestępstw, za które zostanę aresztowany. Odwróciłem się w stronę schodów. Para masywnych rąk zacisnęła się na moich ramionach i rzuciła mnie z impetem na ziemię. Krzyknąłem, ale czarna postać przygniotła mnie i zakryła mi usta. Poczułem zimne ostrze noża na swoim gardle. Co ty tu robisz? Kto cię przysłał? Zażądał głos. Ręka odsunęła się od moich ust, a ja wymamrotałem między kolejnymi haustami powietrza. Mój przyjaciel Brian kazał mi przyjść. Ręka chwyciła moją twarz i obracała ją z boku na bok. Postać zeszła ze mnie i postawiła mnie na nogi. Przepraszam za to, powiedział głos. Musiałem się upewnić, że to ty, a nie oni wykorzystują twój mózg. W dzisiejszych czasach nie można być przesadnie ostrożnym. Kim jesteś? Powiedziałem. Stanął w świetle księżyca. Nazywam się Sebastian Lafarge. Mamy wiele do omówienia, przyjacielu. Więc? Zapytał Lafarge. Jaki jest plan? Był wielkim, potężnym sukinsynem, z krzaczastymi wąsami i siwą, przetłuszczoną czupryną. Pod oczami miał obwisłe ciemne worki. Cuchnął brudem i trocinami. Nie mam pojęcia, jak udało mu się mnie zaskoczyć bez mojego wcześniejszego wyczucia tych zapachów. Zamrugałem. Jak to? Brian kazał mi cię znaleźć. Założyłem, że ty masz plan. Lafarge potrząsnął głową. Brian jest mózgiem. Ja jestem tylko dodatkiem. Gdzie on w ogóle jest? W drodze? Wbiłem wzrok w podłogę. Kiedy go podniosłem, wyraz twarzy Lafarge'a zmienił się na ponury. Cholera, powiedział. To chyba oznacza, że faza druga jest w toku. Faza druga? Ile powiedział ci Brian? Opowiedziałem o wszystkim, co mi się przydarzyło. Zniknięcie Briana, zamieszki przed restauracją, atakującą mnie Lindsay, mężczyznę w meloniku, wszystko, co doprowadziło do naszego spotkania w latarni morskiej. Lafarge potrząsnął głową. Cóż, udało ci się popełnić każdy głupi błąd, jaki mogłeś. Ale przynajmniej wciąż żyjesz. Może dlatego Brian ci zaufał. bo wiedział, że masz szczęście. Na pewno nie dlatego, że uważał cię za bystrego. Zrozumiałem, dlaczego on i Brian się dogadywali. Cóż, jeśli nie mamy planu, to powinniśmy przynajmniej wydostać się z tej latarni. Powiedziałem. Zgoda. Mam kryjówkę, kilka godzin stąd, która powinna wystarczyć, dopóki nie zaplanujemy kolejnego ruchu. Ale najpierw... Sięgnął do kieszeni i wyjął białą pigułkę. Podsunął mi ją. Zawahałem się. Nie martw się, powiedział. To znacznie łagodniejsza wersja niż stare partie. Po pierwsze, nie doprowadzi cię do szaleństwa. Połknąłem ją. Ruszyliśmy z powrotem w kierunku miasta w zimnym świetle księżyca. Lafarge trzymał w ręku dziwne urządzenie, plątaninę polutowanych podzespołów elektronicznych. Spoglądał na nie od czasu do czasu. Rozglądałem się nerwowo, gdy przemierzaliśmy ciche ulice. W porządku, powiedział, spoglądając na urządzenie. Miasto jest czyste. W promieniu kilku kilometrów nie ma ani jednego Stingraya. A ich skuteczny zasięg wynosi zaledwie kilkaset metrów, więc na razie nic nam nie grozi. Stingray? Czy tak nazywają to urządzenie do kontroli umysłu? Nic ci nie umyka, dzieciaku. Skąd tyle o tym wiesz? Lafarge zaśmiał się krótko i gorzko. Ponieważ, powiedział, pomogłem go stworzyć. Wsiadłem do kabiny zardzewiałego pick-upa Lafarge'a i odjechaliśmy w mrok nocy. Trzymał się wiejskich dróg, a gdy opowiadał, gałęzie rzucały kraciaste cienie na jego twarz. Rok 2008 przestraszył wszystkich, powiedział. Do tego czasu rząd USA żył w świecie fikcji. Pokonaliśmy komunizm i samotnie trwaliśmy, jako ostatnie supermocarstwo na świecie. Byliśmy kamieniem na szczycie globalnej piramidy, mogącym swobodnie egzekwować swoją rolę według własnego uznania. Ale w pancerzu pojawiły się pęknięcia. Wieże, Irak, Katrina. Ale dla ludzi u władzy były one tylko kilkoma wybojami na drodze. Nie było powodu do niepokoju. Wystarczy trochę zmodyfikować strategię, umieścić czarnego faceta w Białym Domu i to ich uspokoi. Ale jesienią 2008 roku nastąpił kryzys finansowy. Globalny handel zatrzymał się na kilka dni. Zatrzymał się. Przez tę przerażającą chwilę wyglądało na to, że cały system może się rozsypać. I każdy ekonomista z mózgiem, który nie był wielkości orzeszka, mówił to samo. To dopiero początek. Starzy wyjadacze w końcu przejrzeli na oczy. Urządzili sobie piknik na polu minowym, a pierwsza z nich właśnie wybuchła. W latach 30. było łatwo. Wielki silnik amerykańskiego przemysłu wciąż się kręcił, a zasoby były wystarczające, by wyciągnąć cały świat znad krawędzi. Teraz już tak nie jest. Wszelkie istniejące zasoby są skoncentrowane w rękach ludzi, którzy nie chcą się nimi dzielić. Może kilka starych miliarderów sfinansowałoby badania nad rakiem, aby zdobyć punkty u świętego Piotra. Ale ogólnie rzecz biorąc, elita finansowa powiedziała Waszyngtonowi: nie będziemy płacić za ten bałagan, wymyśl coś innego. Ale... to była zagadka bez odpowiedzi. Kto mógłby ustabilizować system? Chiny. Chiny to domek z kart. Jedna bańka na rynku nieruchomości od upadku, tak jak Związek Radziecki. Indie są zacofanym pozorantem, a Rosjanie szukają ropy naftowej jak heroinista opukujący ostatnią żyłę. Nie, nie byłoby nowego ładu. A historia pokazuje, że kiedy rząd nie może rządzić, w końcu ludzie powstają. Demokracja i handel nie były już kompatybilne. Jedno z nich musiało odejść. Powstał więc plan. Przydzielono fundusze. Na pustyni zbudowano niewielką stację badawczą. Wszystko to było autoryzowane na mocy ściśle tajnego memorandum opisującego 3 fazy koszmarnego projektu. Operacji Stingray. Zostałem przydzielony do fazy pierwszej. Testów i eksperymentów. Z zawodu jestem inżynierem, choć w młodości zajmowałem się biochemią. Nie podobał mi się pomysł pracy dla federalnych, ale pieniądze, które oferowali, były niewiarygodne. Poleciałem do Utah i przekroczyłem drzwi stacji badawczej 117, myśląc, że wygrałem los na loterii. Od samego początku było jakoś dziwnie. Dali nam kilka niejasnych wytycznych, ale nigdy nie powiedzieli, nad czym tak naprawdę pracujemy. Nie wolno nam było bratać się z nikim spoza naszego zespołu i byliśmy pod stałą obserwacją w dzień i w nocy. W końcu kilku z nas skonfrontowało się z kierownikiem projektu. Mężczyzną znanym jako doktor Dreiser. Powiedzieliśmy mu, że to niedorzeczne oczekiwać od nas osiągnięcia czegokolwiek, skoro nie wiemy, co tworzymy. Zorganizował więc pokaz. Posadził nas wszystkich przed stołem, na którym stała klatka z myszą. Wjechał dziwacznym urządzeniem na kółkach i zaczął pisać na klawiaturze. Mysz zastygła w bezruchu. Dreiser wpisał coś innego, a mysz bardzo powoli zaczęła zjadać własne łapy. Byłem zszokowany i obrzydzony i spojrzałem na twarz Dreisera. Uśmiechał się. Przerażające. Nieludzkie spojrzenie człowieka upojonego władzą. Byliśmy przerażeni. Kilkoro z nas domagało się wycofania z projektu, ale Dreiser powiedział nam wszystkim to samo. Podpisałeś kontrakt, należysz do nas. Po tym zacisnęli zęby. Nie wolno nam było dzwonić do domu, wychodzić na zewnątrz, a nawet rozmawiać ze sobą o czymkolwiek innym niż o projekcie. W każdym pokoju rozmieścili uzbrojonych strażników. To było surrealistyczne i przerażające, jak coś ze strefy mroku. I pewnego dnia obudzili nas wszystkich i powiedzieli, że wypełniliśmy nasze zobowiązania kontraktowe i możemy odejść. Zapakowaliśmy się na tył starej wojskowej ciężarówki i odjechaliśmy. Przypuszczam, że nie powinienem być zaskoczony, gdy kierowca zatrzymał ciężarówkę, kazał nam wysiąść i maszerować przez pustynię. Strzelił nam w plecy, po czym padliśmy jak kłody na zakrwawiony piach. Ja miałem więcej szczęścia. Strzał przeszedł przez moje ramię, omijając ważne organy. Leżałem na ziemi, gdy żołnierz do nas podszedł. Wypalił po 2 pociski w głowy każdemu, jednemu po drugim. Poczekałem, aż znajdzie się przy facecie obok mnie, po czym poderwałem się i wyrwałem mu broń. Dałem mu 2 razy w głowę, po czym odjechałem ciężarówką. Kiedy wróciłem na łono cywilizacji, zobaczyłem, że wiadomości donoszą o śmierci każdego członka projektu i ich rodzin. Wszyscy zginęli w tragicznych wypadkach. Wypadek samochodowy, pożar domu, nieszczęśliwe utonięcia. Najwyraźniej doznałem rozległego ataku serca. Ale byłem jedynym, którego rodzina nie zginęła razem z nim. To był jasny przekaz. Dreiser mówił, nawet nie myśl o ujawnieniu się, bo twoja żona i syn za to zapłacą. Pozostałem więc w cieniu, zdeterminowany, by znaleźć sposób na rzucenie światła na całą tę sprawę. Od tamtej pory jestem w ciągłym ruchu. Po nas sprowadzili nowy zespół, a teraz wygląda na to, że przeszli do fazy drugiej. Co to jest faza druga? Zapytałem. Jak myślisz? Operacje w terenie, kontrolę tłumu, zabójstwa na zlecenie. Używanie Stingraya do eliminowania wrogów i zapobiegania jednoczeniu się ludzi, by nie stanowili jakiegokolwiek zagrożenia. To niezwykle proste. Na przykład te zamieszki, których byłeś świadkiem. Nie musieli przejmować wszystkich mózgów, by to zrobić. To był prawdopodobnie pojedynczy Stingray, który podkręcił agresję garstki protestujących, uruchamiając łańcuch zdarzeń. Wszystko, czego potrzebują, to umiejętność kontrolowania kilku kluczowych osób w kilku kluczowych momentach. Wystarczająco, by przechylić szalę na swoją korzyść w 51% przypadków. Mając podstawową załogę, można przejąć całe miasto przy pomocy półtuzina Stingrayów. Umieść takie grupy w każdym większym mieście. Może zinfiltruj kilka zagranicznych rządów, a cóż. Jestem pewien, że Dreiser myśli, że może w ten sposób kontrolować cały świat. Przerażające jest to, że może mieć rację. Kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Zapytałem. Lafarge wzruszył ramionami. Pozornie podlega to Departamentowi Obrony, ale nie wiem, na ile naprawdę mają na to wpływ. Kilku z nich przestraszyło się i próbowało wyciągnąć wtyczkę kilka miesięcy temu, po czym szybko zmarli w wyniku pozornego samobójstwa. Może to prezydent decyduje o wszystkim, a może jest pod kontrolą, jak wszyscy inni. Najbliżej lidera projektu był Dreiser, który był bardziej szalonym naukowcem niż kimkolwiek innym. Ale jesteś już z nim dobrze zaznajomiony, jak sądzę. Facet w meloniku. Bingo. To naprawdę bezwzględny skurwiel. Myśl o człowieku, który tak bardzo kocha władzę, że dostaje za nią check in blanco, przeraża mnie bardziej niż cokolwiek innego. Wpatrywałem się w okno. Byłem zbyt przerażony, by zadać właściwe pytanie. Wziąłem głęboki oddech. Więc jeśli jest to operacja trzyfazowa, jaka jest faza trzecia? Lafarge potrząsnął głową. Cokolwiek to jest grube. Największe skrzydło obiektu znajdowało się za drzwiami oznaczonymi jako rozwój fazy trzeciej. Dreiser był jedyną osobą, którą widziałem tam wchodzącą lub wychodzącą. Krążyły szepty i plotki, ale nikt nie miał pojęcia, co robił. Wiem tylko, że jeśli faza druga jest już realizowana, to faza trzecia musi być blisko ukończenia. Zjechaliśmy z drogi na długi, żwirowy podjazd prowadzący do małej chatki w głębi lasu. Lafarge zaparkował samochód. Słuchaj, powiedział. Wiem, że to za dużo do pojęcia na raz. Wiem, że wydaje ci się, że stawiasz czoła przytłaczającym siłom, ale oni nie są niezwyciężeni. Mają słabe punkty. Zrobili ze Stingraya urządzenie przenośne, ale kompromis polega na tym, że jego sygnał jest słaby. Muszą być blisko ciebie, aby zadziałał, co ogranicza jego skuteczność. No, jest jeszcze pigułka. Musiałem odświeżyć sobie sporo starej wiedzy biochemicznej, aby ją stworzyć, ale wydaje się działać. Jeśli uda nam się znaleźć sposób na jej masową produkcję i udostępnienie społeczeństwu, możemy pokrzyżować im szyki. A co najważniejsze, powiedział, mamy prawdę po naszej stronie. To była jedyna rzecz, która napędzała Briana. Fakt, że rzucał światło na ciemność. Kiedy powiedział mi, że spróbuje sprowadzić cię na spotkanie, wiedziałem, że musiał coś w tobie widzieć. Coś, co mówiło mu, że poświęcisz się, by postąpić właściwie. Zaufał ci, więc ja ufam tobie. Otworzył drzwi. Więc dawaj, powiedział. Mamy dużo do zrobienia. Działo się to kilka tygodni temu. Od tego czasu ciężko pracowaliśmy, ulepszając recepturę pigułki i rozpowszechniając wieści wśród wszystkich, którzy chcieli słuchać. Byliśmy w ciągłym biegu. Przebywaliśmy w różnych kryjówkach Lafarge'a, rozsianych po całym kraju. Kilka razy prawie nas dopadli, ale udało nam się ich wyprzedzać. Jestem pewien, że większość z was uważa mnie za wariata, ale napisałem to, aby ujawnić prawdę. Wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, wśród których najważniejszym jest charakter fazy trzeciej. Ale będę aktualizował ten wpis w miarę odkrywania kolejnych informacji. Siedzę tu teraz i czekam, aż Lafarge wróci z miasta z zaopatrzeniem. Opowiedzenie wam o tym wszystkim zrzuciło ze mnie ogromny ciężar. Czuję się mniej samotny, wiedząc, że są inni, którzy dzielą ze mną brzemię tej wiedzy. Może niektórzy z was pomogą nam stawić opór. Pomogą nam rozpocząć falę, która stanie się tsunami wystarczająco silnym, aby pokonać całą operację. To dziwne. Patrzę przez okno na drzewa i chociaż doskonale wiem, z czym mamy do czynienia, towarzyszy mi dziwna nadzieja. Mam nadzieję, że będziemy w stanie odwrócić bieg wydarzeń, że zapoczątkujemy ruch zbyt duży, by mogli go kontrolować, że będziemy w stanie obudzić ludzi i powiedzieć im prawdę. Nie. Światła za oknem, helikopter, głosy, żołnierze, tłuczone szkło. Melonik. Znaleźli mnie. Boże. Drogi Jezu, Boże, pomóż mi. Znaleźli mnie. Ciężarówka stanęła w miejscu. Nie ma to jak w domu, robaczku. Kolba pistoletu wbiła się w moje posiniaczone żebra i upadłem na chodnik. Krew i śluz spłynęły mi do ust i splunąłem przez zaciśnięte zęby. Wnętrze worka śmierdziało zgniłym mięsem, jakbym był w swoim własnym małym królestwie śmierci. Na nogi! Dłonie w rękawiczkach ścisnęły mój złamany obojczyk i podniosły mnie do pionu. Syknąłem i zwymiotowałem czymś, co smakowało jak zardzewiałe żelazo. Wlokłem się po chodniku. Kajdany na opuchniętych kostkach i nadgarstkach pozwalały mi tylko na kilka centymetrów ruchu. W worku była dziura i mogłem dostrzec kilka rzeczy. Jasne światła, wieże strażnicze, uzbrojonych żołnierzy z psami. Kilkanaście metrów przede mną szedł mężczyzna w meloniku, w kierunku dużych, dwuskrzydłowych drzwi. Otworzyły się, a strażnicy wewnątrz zasalutowali. Kolba pistoletu uderzyła mnie ponownie i przyspieszyłem. Przekraczając próg, mogłem odczytać, co było na nich napisane. DRS-117. Stałem nagi w pomieszczeniu oświetlonym lampami fluorescencyjnymi, podczas gdy strażnik oblewał mnie lodowatą wodą. Zakręcił wąż i zaśmiał się z mojej drżącej postaci. Szczurek ze ścieków, powiedział i rzucił mi pomarańczowy kombinezon. Zaprowadzono mnie do celi wielkości szafy i wepchnięto do środka. Ciężkie drzwi zatrzasnęły się, a ja rozejrzałem się dookoła. Pomieszczenie było całkowicie puste, za wyjątkiem kamiennej toalety w rogu i 4 kamer na suficie. Usiadłem na zimnej, metalowej podłodze i ułożyłem głowę między kolanami. Nie siadać. Odezwał się skądś głos, a moim ciałem wstrząsnął ból. Przez podłogę przebiegł prąd, a ja z trudem podniosłem się na nogi. Stałem. Chodziłem. Znów stałem. Przez, jak mi się zdawało, kilka godzin. Próbowałem oprzeć się o ścianę, ale podłoga znów mnie raziła. Stopy mi zdrętwiały. Zataczałem się i kołysałem, walcząc o utrzymanie równowagi. W końcu nogi się pode mną ugięły i upadłem na ziemię. Przygotowałem się na ból. Drzwi się otworzyły. Chcecie widzieć? 2 strażników poprowadziło mnie przez labirynt jasno oświetlonych korytarzy. Mężczyźni w fartuchach laboratoryjnych i mundurach wojskowych krzątali się po całym obiekcie. Kiedy mnie mijali, ich wzrok kierował się w dół, unikając mojego spojrzenia. Doszliśmy do długiego korytarza z drzwiami na samym końcu. Gdy się zbliżyliśmy, zobaczyłem kolejnego mężczyznę w pomarańczowym stroju, otoczonego przez własnych strażników. Mój wzrok był zamglony i zniekształcony, ale było w nim coś znajomego. Zmrużyłem oczy i skupiłem się, gdy podszedł bliżej. Brian. O mój Boże, Brian, wszystko w porządku? Krzyknąłem, gdy się mijaliśmy. Podniósł głowę i przyjrzałem mu się dokładnie. Jego twarz była obwisła i pusta, pokryta siniakami i świeżymi bliznami. Jego usta były białe i popękane, a część ucha została oderwana. Ale to jego oczy mnie przeraziły. Ciemne i pozbawione duszy. Oczy rozbitego człowieka. Patrzył przeze mnie zamiast na mnie, a potem odwrócił głowę. Strażnicy popchnęli mnie do przodu. Weszliśmy do niewielkiego pomieszczenia, gdzie przywiązano mnie do metalowego krzesła. Mężczyzna w meloniku stał odwrócony do mnie plecami, twarzą do ściany. Zapadła długa cisza. Ludzkie zwierzę, powiedział. To niezwykłe stworzenie. Nie ze względu na swoją inteligencję, spryt, pomysłowość, czy inne wymyślone cechy, które sam sobie chwali. Nie. Ludzkie zwierzę jest niezwykłe z jednego i tylko jednego powodu. Jego zdolności do oszukiwania samego siebie. W szczególności jego zdolności do udawania, że nie jest zwierzęciem. Wyobraża sobie, że jest ponad światem przyrody, oddzielony od niego. Tworzy fikcję praw i moralności, aby przekonać samego siebie, że jest istotą bliższą bogom niż plugawej ziemi. Ale człowiek nie jest stworzony z powietrza. Jest zrobiony z mięsa i krzyczy, gdy to mięso jest mu wyrywane. Tchórzy, gdy mu się grozi i jęczy, gdy się go bije. Człowiek jest zwierzęciem jak każde inne, a zwierzętami rządzi tylko jedno prawo. Prawo silniejszego do panowania nad słabszym. Odwrócił się. Jego blada, pomarszczona twarz wyglądałaby krucho, gdyby nie szaleńczy ogień za jego oczami. Sprawiłeś nam wiele kłopotów, młody człowieku, powiedział, kaszląc w chusteczkę. Nie lubię marnować czasu, a ty nam zmarnowałeś go sporo. Gdzie jest Lafarge? Zapytałem. Uśmiechnął się. Lafarge nigdy nie przestał dla nas pracować. Po prostu przestał odbierać wypłatę. Jego zadaniem było znalezienie słabych punktów operacji i wywiązał się z niego znakomicie. Nawet jeśli nie zdawał sobie sprawy, że w ten sposób nam pomaga. Kiedy dowiemy się, jak działa pigułka, będziemy mogli opracować następną generację Stingrayów, aby nic nie mogło nas powstrzymać. Oczywiście mamy jeszcze trochę badań do przeprowadzenia, ale dowiemy się wszystkiego, czego potrzebujemy, gdy tylko przeprowadzimy sekcję jego mózgu. Próbowałem uwolnić się z krzesła, ale pasy trzymały mnie mocno. Ty skurwysynu! Krzyknąłem. Podszedł do mnie i przyjrzał się mojej twarzy. Proszę, mów mi, Dreiser. W najbliższych dniach będziemy bardzo ściśle współpracować. Działanie pigułki wciąż cię chroni, ale to równie dobrze. Będę to robił w staroświecki sposób. Gestem wskazał na jednego ze strażników i wziął od niego gumową pałkę. Uniósł ją nad głowę i uderzył nią w moją lewą rękę. Kości pękły, a tępy ból przeszył moje ramię. Zacisnąłem szczękę. Nie miałem zamiaru krzyczeć. Uderzył mnie w usta, a zęby posypały się na kamienną posadzkę. Uderzył mnie w kolano, a trzask rozległ się w moim udzie, ale nie dałem mu satysfakcji. Dyszałem ciężko. Tylko na tyle ci stać? Powiedziałem. Uśmiechnął się. Doskonale. Naprawdę doskonale. Wiedziałem, że jest w tobie coś wyjątkowego. Gestem wskazał na strażników. Na razie to wszystko. Zabierzcie go. Strażnicy odpięli mnie i podnieśli. Kuśtykałem do drzwi. Gdy opuściliśmy pokój, Dreiser zawołał do strażników. Wyślijcie jego przyjaciela na następną sesję. Obudził mnie przeszywający, ostry impuls elektryczny. Zemdlałem, choć nie byłem pewien, na jak długo. Zerwałem się na nogi, gdy strażnicy weszli, by mnie zabrać. Położyli mnie na metalowym stole i przypięli pasami. Dreiser usiadł obok mnie, delikatnie przeczesując dłonią moje włosy. Przyłożył chusteczkę do ust i kaszlał przez kilka sekund. Faza pierwsza była najtrudniejsza, powiedział w końcu. Nauka była wiele lat do tyłu w stosunku do tego, czego potrzebowaliśmy, a najbardziej błyskotliwe umysły nie były zbyt entuzjastycznie nastawione do celów projektu. W dzisiejszych czasach możemy skierować na nich Stingraya i zmusić ich do zrobienia tego, co chcemy. Ale kiedyś musieliśmy używać bardziej tradycyjnych metod. Zanurzył małą igłę w naczyniu z przezroczystym płynem i wbił mi ją w ramię. Ogień buchnął w moich żyłach, a całe ciało zapłonęło w oszałamiającej agonii. Moje dłonie drżały, uderzając w stół, aż pękały mi paznokcie. po całej wieczności wrzasków i udręki ból ustąpił. W porównaniu z pierwszą, faza druga była stosunkowo prosta, powiedział Dreiser. Nasi pierwsi agenci byli ekspertami w dziedzinie ludzkiej psychologii, ale szybko przekonaliśmy się, że była niepotrzebna. Jak już mówiłem, ludzie to zwierzęta. Kiedy są głodni, jedzą. Kiedy się boją, uciekają. Kiedy są źli, zabijają. Jeśli wiesz, jakie przyciski nacisnąć, możesz sprawić, że zrobią co tylko zechcesz. Bodziec powiedział, podnosząc kolejną igłę. Reakcja. Wbił mi ją w ramię i znów poczułem drut kolczasty w żyłach. Moje widzenie pociemniało na brzegach, a pokój zaczął się oddalać. Myślałem, że umieram, dopóki zimna woda nie ochlapała mi twarzy, przywracając mnie do rzeczywistości. Nie potrzebowaliśmy ekspertów, powiedział Dreiser. Potrzebowaliśmy tylko ludzi z odwagą, by pociągnąć za spust. Oczywiście projekt był wciąż daleki od ukończenia. Wciąż istniała możliwość powstania masowego buntu, zbyt dużego, byśmy mogli go opanować. Wciąż dręczył nas ten sam problem, który wprawiał w irytację przywódców od czasów Cezara. Jak raz na zawsze złamać ducha tłumu? Byliśmy zdeterminowani, by przeć naprzód, dopóki nie rozwiążemy ostatecznego równania historycznego. Moje usta poruszyły się do szeptu. Dreiser pochylił się i przyłożył ucho do moich ust, gdy usiłowałem wydobyć z siebie jakikolwiek dźwięk. W końcu udało mi się wydusić z siebie kilka zdławionych słów. Czym jest faza trzecia? Dreiser roześmiał się, przygotowując kolejną igłę. Mój umysł powrócił z próżni i powoli odzyskiwałem zmysły. Znów byłem przywiązany do krzesła, siedząc pod kałużą światła w ciemnym pokoju. Gdy mgła przed moimi oczami się przerzedziła, stałem się ledwie świadomy obecności innej osoby w pokoju. Przepraszam, kochanie. Podniosłem głowę. Lindsay? Zawołałem. Lindsay, gdzie jesteś? Kulejąc, weszła w krąg światła. Jej głowa była ogolona na łyso, a przez skórę głowy biegła poszarpana blizna. Rękę miała w gipsie, a jej lewa stopa była skręcona i wygięta. Jezu, Lindsay, powiedziałem łzawiąc. Proszę, uwierz mi. Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić. Dreiser, ten pieprzony potwór, on to robi. Robi to wszystko. O Boże, Lindsay, tak się cieszę, że żyjesz. Przysunęła się bliżej. Jej oczy były miękkie i smutne. Delikatnie dotknęła mojego policzka. Tak mi przykro, powiedziała. W porządku, Lindsay. Mi też jest przykro. Wiem, że to nie byłaś ty. Wiem, że to Dreiser był tym, który... Potrząsnęła głową. Nie, kochanie. Przykro mi, że już cię nie kocham. Co? Dreiser wyszedł z cienia. Nie masz nic, czego nie moglibyśmy ci odebrać, powiedział. Rozumiesz? Wszystko, co posiadasz. Wszyscy, których kochasz. Nawet to, co jest w twojej głowie, jest nasze. I możemy to zabrać lub zostawić. Przejechał palcem po karku dziewczyny. Zamknęła oczy i jęknęła cicho. Będę ci zabierał rzeczy. Tak długo, jak długo będziesz ze mną walczyć. Powiedział. Rozbiorę cię do zera, jeśli będę musiał. Będę cię rzeźbił tak długo, aż znajdę twoją duszę i rozbiję ją na kawałki. A potem, gdy będziesz już całkowicie pusty, będę miał dla ciebie ostatnie zadanie. Jego poplamione dłonie przejechały po jej ramionach, a ona westchnęła. Potrząsnąłem głową. Lindsay, posłuchaj mnie. Musisz z tym walczyć. W tej chwili to nie ty. On jest w twoim umyśle. Zmusza cię do robienia rzeczy, których nie chcesz robić. Dreiser uśmiechał się do mnie, gdy rozpinał jej sukienkę. Z pewnością wygląda, jakby tego chciała. Prawda? Kazał mi patrzeć. Stałem w mojej celi. Próbuje mnie złamać, pomyślałem. Nie chcę informacji, nawet gdybym miał jakieś do przekazania. Nie. On chce podbić mój umysł i chce to zrobić bez Stingraya. Chce zredukować mnie do poziomu żałosnego śmiecia, a kiedy będę całować jego stopy i błagać o litość, dopiero wtedy mnie zabije. Cóż, nie zamierzam na to pozwolić. Może torturować mnie aż do granicy śmierci, a ja ostatkiem sił napluję mu w jego pieprzoną twarz. Jeśli mnie zabije, zrobi to wiedząc, że przeciwstawiałem mu się do końca. A jeśli ja mogę to zrobić, inni też mogą. Jesteśmy tacy sami, ty i ja, powiedział Dreiser, popychając mnie korytarzami na wózku inwalidzkim. Zadrwiłem. Nie jestem taki jak ty. Naprawdę? Kontrola umysłu nie jest niczym nowym. Organizacje na całym świecie praktykują ją od wieków, choć w prymitywnych formach. Wojna psychologiczna, pranie mózgu, propaganda. A ty, mój chłopcze, jesteś urodzonym propagandzistą. A może myślisz, że tego nie widzieliśmy? Podał mi tablet z otwartą przeglądarką internetową. Spojrzałem na górę strony. Operacja Stingray wchodzi w życie. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. To było dość zabawne, powiedział. Rozpowszechniłeś swoją historię do publicznego wglądu, wierząc, że zadajesz wielki cios na rzecz wolności. Myślałeś, że uda ci się zmobilizować czytelników do działania i wywołać masowy ruch, który nas obali. Wierzyłeś, że zmienisz świat. Skręcił za róg i poprowadził mnie długim korytarzem. Na końcu znajdowały się gigantyczne stalowe drzwi strzeżone przez dwóch uzbrojonych strażników. Na drzwiach wydrukowano wielkimi, pogrubionymi literami napis „Rozwój fazy trzeciej”. Nadszedł czas, abyś to zobaczył, powiedział Dreiser. Drzwi otworzyły się i weszliśmy do masywnego pomieszczenia w kształcie kopuły z podestem na środku. Na podwyższeniu znajdowało się półkole klawiatur i paneli kontrolnych. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że wewnętrzna powierzchnia kopuły pokryta była setkami czarnych ekranów. Dreiser wszedł na podest i nacisnął klawisz. Jeden z monitorów zaświecił się. Pokazywał młodą kobietę wpatrującą się w ekran i nakładającą makijaż. Słyszalny był delikatny damski głos. Mówiła szybkimi, urywanymi fragmentami zdań i opowiadała o swoich zajęciach, matce, praniu i programie telewizyjnym jednocześnie. Obraz był dziwny. Był wyraźny w centrum, ale rozmyty na krawędziach. Co kilka sekund migotał. Nagle obraz przesunął się w dół, ukazując umywalkę w łazience. Ręka podniosła tubkę szminki, a obraz przesunął się z powrotem w górę. Kobieta zaczęła nakładać szminkę. Zdałem sobie sprawę, że patrzyła w lustro w łazience. Czy miała na sobie kamerę? To było prawie tak, jakbym patrzył przez nią. Sapnąłem, gdy zdałem sobie sprawę z tego, co widzę. Dreiser uśmiechnął się. Pierwsza generacja Stingrayów była dość ograniczona, powiedział. Pozwalały nam przesyłać polecenia i niewiele więcej. Ale najnowsze wersje to cuda innowacji technologicznej. Teraz możemy nie tylko przesyłać, co nam się podoba, ale także obserwować i manipulować całą aktywnością mózgu. Wpisał polecenie na klawiaturze. Kobieta spojrzała w lustro i jej wyraz twarzy stężał. Jej głos stał się ponury i udręczony. Powiedziała, że nienawidzi siebie, że jej życie jest bolesne i bezsensowne, że zawsze będzie sama. Twarz kobiety wykrzywiła się, a plama pary rozmazała obraz. Spojrzała na żyletkę. Podniosła ją powoli drżącymi rękoma i przyłożyła do nadgarstka. Wyobraź sobie, zaczął Dreiser, gdy monitor zamigotał na biało. Anteny Stingray, pokrywające każdy centymetr globu. Wyobraź sobie niezliczone umysły, będące do naszej dyspozycji, gotowe i skłonne do wykonywania dowolnych poleceń. Wyobraź sobie całkowitą wszechwiedzę i wszechmoc nad całą ludzkością z tej właśnie platformy. Czym jest faza trzecia? Mój drogi chłopcze, faza trzecia to nic innego jak moc Boga. Dotknął klawisza i cała kopuła monitorów rozświetliła się. Spojrzałem oczami ludzi z całego świata. Mężczyzny robiącego zakupy na zatłoczonym targu, lekarza wykonującego operację, kobiety jadącej rowerem po pustynnym szlaku, pilota myśliwca w przestworzach, niemowlaka leżącego w łóżeczku. Wierzysz, że możesz poprowadzić ludzi do rewolucji przeciwko nam? Zapytał Dreiser. Powiedz mi, co zrobisz, gdy będziemy mieli 6 miliardów kamer, pokazujących nam wszystko, co chcemy zobaczyć? Kiedy każda żywa istota będzie nam służyć, a jej myśli staną się narzędziami, których użyjemy do wyegzekwowania naszej woli. Co zrobisz, gdy jednym naciśnięciem klawisza usuniemy z ludzkiej pamięci słowo opór? Stałem w białym pokoju. Świat był gęsty i zniekształcony. Jakbym był pod wodą. Czy śniłem? Brian siedział na podłodze przy przeciwległej ścianie. Miał opuszczoną głowę, a dłonie oplecione wokół karku. Zawołałem go, ale dźwięk zniknął w powietrzu. Podbiegłem do niego. Moje ruchy były powolne i ociężałe, a ciało bolało. Zawołałem ponownie. Musiałem go ostrzec przed trzecią fazą i niebezpieczeństwem, przed którym stoi świat. W końcu do niego dotarłem, a on spojrzał w górę. Jego oczy były całkowicie czarne, a na twarzy widniało połączenie strachu i bólu. Wrzasnął jak przestraszone zwierzę i uciekł na czworakach. Kulił się w kącie pokoju i krzyczał. Głos Dreisera szepnął mi do ucha. Zwierzęta, powiedział. Podszedłem do Briana i błagałem go, żeby się z tego wyrwał. Szukałem w jego oczach jakichkolwiek śladów świadomości czy inteligencji, jakiegokolwiek śladu mojego najlepszego przyjaciela. Ale w jego oczach nie było pierwotnego strachu czy bezmyślnego wzroku zwierzęcia w niebezpieczeństwie. Spojrzenie w jego oczach było dla mnie jak uderzenie młotem prosto w serce. Został złamany. Już go nie było. Jesteś sam, powiedział Dreiser. Opadłem na podłogę. Byłem sam. Całkowicie, beznadziejnie samotny. Dreiser miał rację. Odebrał mi wszystko i wszystkich, na których mi zależało. Każdą nadzieję, jaką miałem. Wszystko. Nie, nie wszystko. Została mi jedna rzecz. Miałem wściekłość, która paliła mnie w piersi, kiedy pomyślałem o jego twarzy. Oczami wyobraźni widziałem obraz jego zakrwawionych zwłok niczym mandale. Miałem swoją nienawiść. Znalazłbym jakiś sposób, żeby się na nim zemścić. A gdybym nie mógł, to zabijałbym go za każdym razem, gdy zamykam oczy. To była jedyna rzecz, której nie mógł mi odebrać. Jedyna rzecz, która będzie moja na zawsze. Nasz czas dobiegł końca, powiedział Dreiser. Usiedliśmy naprzeciwko siebie, oddzieleni małym, metalowym stołem. Moje ciało było osłabione i drżało, ale zmusiłem się do utrzymania na nim wzroku. Zakaszlał i nacharczał na chusteczkę, a kiedy odsunął ją od ust, zobaczyłem na niej czerwonawą maź. Nie mogę cię złamać, powiedział. Próbowałem wszystkiego, co miałem do dyspozycji, ale nadal mi się sprzeciwiasz. Pozostali się złamali. Twoja kochanka, twój przyjaciel, nawet Lafarge w końcu błagał o życie. Ale bez względu na to, co ci zrobię, to tylko wzmacnia twoją determinację. Widzę w twoich oczach, że twoja furia nie może zostać wygaszona. To cię podtrzymuje, utrzymuje cię w całości. Pochylił się do przodu. Ale złość to kłamstwo, mój chłopcze. Sprawia, że czujesz się silny w chwilach, gdy jesteś najbardziej słaby. Nie. Nadszedł czas, abyś dowiedział się czegoś o prawdziwej naturze władzy. Wyciągnął pistolet z kabury na biodrze i położył go na stole. Śmiałem się pomimo bolących żeber. To wszystko. Zabijesz mnie. Nie krępuj się. Ale zrób to, wiedząc, że mnie nie pokonasz. Ty draniu. Dreiser uśmiechnął się i potrząsnął głową. Źle mnie zrozumiałeś, synu. To nie jest egzekucja. To jest rozmowa o pracę. Wstał i podszedł do mnie. Odpiął pasy na moich nadgarstkach i usiadł z powrotem. Ludzkie zwierzę jest słabe, powiedział. Słabe ciało, słaby umysł. A przede wszystkim słaba wola. Opowiada sobie bajki. o niezłomnej sile ludzkiego ducha, ponieważ w głębi serca wstydzi się swojej słabości. Wie, że rozpadnie się, jeśli zostanie poddany najmniejszemu naciskowi. Wyciągnąłem dłonie z pasów i potarłem nadgarstki. Ale ty, mój chłopcze, jesteś inny. Od samego początku widziałem w tobie potencjał. Ducha wojownika. Zaciekły instynkt przetrwania. Żelazną wolę, która może wytrzymać każdą próbę jej zniszczenia. Położyłem ręce na stole. Właśnie takiego rodzaju cech szukałem w moim następcy. Spojrzałem na pistolet. Jestem stary. Z biegiem czasu ta praca zbiera swoje żniwo. I nie mam dość siły, aby doczekać zakończenia fazy trzeciej. Stoimy u progu nowego dnia i potrzebujemy przywódcy, który będzie miał siłę, aby poprowadzić gatunek do przodu, triumfalnie ku czekającej go chwale. Dotknąłem pistoletu drżącą ręką. Pasożyty w tym ośrodku są bezwartościowe. Klakierzy i biurokraci. Bezkręgowe robaki, które nie mogły sprawować prawdziwej władzy bez instrukcji mówiącej im, jak to zrobić. Nie. Potrzebujemy króla Boga, faraona, kogoś z wizją i wolą panowania nad wzburzonymi tłumami, niczym Posejdon nad morzami. Poczułem ciepło rękojeści pod moim dotykiem. Kogoś, kto wie, jak zabijać bez litości. Zacisnąłem dłoń na uchwycie. Wszyscy wielcy ludzie mają cnotę, której trzymają się ponad wszystko inne. Dla niektórych to honor, dla niektórych to miłość, dla ciebie to zemsta. Będziesz Bogiem Starego Testamentu, rzucającym karę na niegodziwych w ogniu oczyszczającym. Twoja nienawiść oświetli drogę. Podniosłem pistolet. To miłe uczucie, prawda? Moc. Wyobraź sobie, że masz taką władzę nad miliardami. Takie jest twoje przeznaczenie, mój chłopcze. To właśnie cię czeka. Lufą pistoletu dotknąłem jego czoła. Tak, otóż to. Teraz pamiętam. Pamiętam pierwszy smak władzy, jaki miałem nad drugim człowiekiem. Odciągnąłem kurek. Miałem dokładnie taki sam wzrok jak ty teraz. Mój uchwyt był pewny i spokojny. To samo spojrzenie. To niesamowite, jak prysznic, golenie i filet mignon mogą zmienić twoje spojrzenie na życie. Podniosłem wzrok znad panelu kontrolnego fazy trzeciej na czarne monitory. Sięgnąłem zabandażowaną ręką do kontrolek. Lekarze opatrzyli mnie i wstrzyknęli coś, co złagodziło ból w moim połamanym ciele. Potem kazałem wrzucić ich do więzień, razem z połową placówki. Każdy, kto chociaż spojrzał na mnie, gdy byłem w areszcie, otrzymał ważną lekcję na temat lojalności. Technicy pracowali nad Brianem i Lindsay, próbując zrekonstruować ich umysły z papki, do której sprowadził je Dreiser. Robili postępy, chociaż minęło trochę czasu, zanim osiągnęli pełną sprawność umysłową. Zapytali mnie, czy chcę, żeby wróciły do poprzedniego stanu, czy też chce wprowadzić jakieś ulepszenia. Takie, jakie były. W większości, powiedziałem. Może uczynić Briana mniej zgryźliwym i dać Lindsay więcej poczucia humoru. I oboje chyba powinni stracić wszelkie negatywne skojarzenia, jakie mogą mieć z projektem. Teraz, gdy wszystko się zmieniło. Dotknąłem panelu sterowania i monitory się zaświeciły. Dreiser się mylił. Udowodnię to. Faza trzecia to niesamowite narzędzie. Narzędzie, które można wykorzystać do poprawy losu całej ludzkości. Mógłbym raz na zawsze położyć kres wojnie, biedzie i cierpieniu. Mógłbym poprowadzić nas do raju, doskonałego świata wolnego od niedostatku, strachu, śmierci lub jakichkolwiek myśli, które mogłyby powodować ból. Dreiser chciał go wykorzystać do zła, ale ja zmienię świat na lepszy. Mylił się. Nie jestem tak jak on. Ani trochę. Spojrzałem na monitory. Rzędy dusz gotowych i czekających na moje polecenie. Rozejrzałem się wokół siebie i... uśmiechnąłem się.